OSS, okiem służb specjalnych. Zaprasza Piotr Herman, czyli ja, a to jest podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaś ja znam się na nich, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Serdecznie zapraszam. Szpiegul.pl. Cześć! Dezinformacja i decepcja. Witam cię serdecznie w tym odcinku podcastu OSS. Zanim przejdę do konkretów, mam małe ogłoszenie wynikające z bardzo miłej wymiany poczty elektronicznej. Otóż skontaktował się ze mną Adrian Sandak, autor ciekawej, choć trudno dostępnej już teraz książki, o której mówiłem w odcinku poświęconym organizacji Muszkieterowie. I okazało się, że mamy początek lipca 2022 roku i wydawnictwo Libra właśnie w tej chwili wrzuca na rynek nowe oraz, co bardzo ważne, uzupełnione i poprawione wydanie monografii Muszkieterowie 1939-1942. Historia tajnej organizacji wywiadowczej. Bardzo serdecznie polecam ją wszystkim zainteresowanym, zaś autorowi bardzo dziękuję za jego pracę, a także za to, że zechciał się z nami podzielić tą dobrą nowiną. A w dzisiejszym odcinku podcastu OSS poruszam tematykę, która czasami, zdarza się, doprowadza mnie do białej gorączki. Coraz częściej, coraz więcej ludzi, w tym tak zwane gadające głowy, wypowiada się o wojnie informacyjnej, a przede wszystkim o dezinformacji. Rzadziej o decepcji, a nawet jeśli to oba te narzędzia manipulacji traktuje jako synonimy. Dlatego postanowiłem wyjaśnić co i jak, aby wyprowadzić cię z błędu, jeśli w nim tkwisz, a także wyprowadzić wszystkich wypowiadających się i może w końcu zaczną mówić o tym jak należy. I w tym odcinku podcastu OSS usłyszysz przede wszystkim o roli służb specjalnych w komunikacji strategicznej państwa, o płaszczyznach tej komunikacji, o strategicznym zarządzaniu percepcją, o różnicy pomiędzy dezinformacją a decepcją oraz o kontrwywiadzie aktywnym i kontrwywiadzie defensywnym. Bez zbędnej zwłoki przejdźmy więc do konkretów dezinformacyjno-decepcyjnych. I jak już zapewnie dostrzegasz, to tematyka dzisiejszego odcinka jak zwykle jest przebogata i arcyciekawa. Zaczynamy! Komunikacja strategiczna. Zanim prostymi słowami wyjaśnię, jaka jest różnica pomiędzy dezinformacją a decepcją, to musisz zrozumieć, czym jest komunikacja strategiczna państwa. Mówiąc bardzo krótko, to komunikacja strategiczna odnosi się do tworzenia polityki i spójnych działań informacyjnych w ramach państwa i w stosunkach międzynarodowych. Jest to synteza działań informacyjnych danego podmiotu strategicznego, np. państwa, sojuszu czy też koalicji, ukierunkowanych na kształtowanie poglądów, ocen, opinii itd. oraz decyzji innych podmiotów z otoczenia strategicznego. Mam na myśli podległe, współdziałające, neutralne, konkurujące i wrogie. I to wszystko w sposób korzystny dla własnych interesów strategicznych. Wówczas przejaw komunikacji strategicznej jest zauważalny na czterech płaszczyznach. Dyplomacja publiczna, public affairs, operacje informacyjne i operacje psychologiczne. Cała działalność informacyjna musi być spójna na wszystkich czterech płaszczyznach. Dyplomacja publiczna jest oparta na relacyjności, czyli na dialogu oraz na wymianie doświadczeń, poglądów i sądów. I zwróć proszę uwagę, że chodzi o długoterminowość owej dialogowości. Biorąc jednak pod uwagę tematykę dzisiejszego odcinka podcastu, to nas interesuje w dyplomacji publicznej fakt współtworzenia wizerunku państwa i jego mieszkańców. Mam na myśli taką osobowość publiczną, która powstaje i funkcjonuje właśnie w sferze publicznej.
Z kolei strategia public affairs, czyli relacji medialno-informacyjnych z różnymi interesariuszami, skierowana jest do odbiorcy narodowego, czyli do obywateli danego państwa. Wykorzystuje rozmaite narzędzia, rozmaite techniki w ramach komunikowania wewnątrzpaństwowego. Jeśli starając się wzmocnić wizerunek przez działalność informacyjną i kulturalną, odbiorca jest zdefiniowany jako podmiot spoza granic nadającego państwa, to mówi się o wpływach dyplomacji publicznej, a nie o wpływach public affairs. Jeśli mówimy o operacjach informacyjnych, to mamy na myśli dwa typy – ofensywne i defensywne. Ofensywne operacje informacyjne to działania podejmowane w celu wpływania na informację i systemy informacyjne przeciwnika przy jednoczesnej ochronie własnej informacji i własnych systemów informacyjnych. Natomiast jeśli chodzi o operacje informacyjne w wymiarze defensywnym, to są one związane z przedsięwzięciami na rzecz ochrony systemów informacyjnych oraz bardzo szeroko rozumianej poprawy komunikacji w płaszczyznach polityki, procedur, operacji, personelu, technologii oddziałujących na sprawność zarządzania państwem. I teraz dość istotne. Operacje informacyjne mogą być kierowane albo na zbiorową lub indywidualną świadomość w aspekcie taktycznym, gdy rozwiązywane są zadania takiego krótkookresowego planu, albo na świadomość masową w aspekcie strategicznym, gdy rozwiązywane są problemy realizacji celów planu długoterminowego, długookresowego, albo na struktury zarządzania i algorytmy podejmowania decyzji. I podejście takie często określane jest jako broń organizacyjna. Z kolei operacje psychologiczne są typem nieśmiercionośnej broni skutecznej i wykorzystywanej w każdym konflikcie zbrojnym. Związane są one z pozyskiwaniem, kreowaniem i pozycjonowaniem informacji, które z dużym prawdopodobieństwem wpłyną na sposób postrzegania rzeczywistości przez odbiorców. Co istotne, to fakt, iż operacje psychologiczne często obejmują metody silnego nacisku i ukrytego przymusu, zapewniające taką zewnętrzną kontrolę przedmiotu oddziaływania. I to są te cztery płaszczyzny komunikacji strategicznej państwa. Zauważ, że służby specjalne, w zależności od rozwiązań w poszczególnych krajach, mogą prowadzić działania na każdej z czterech płaszczyzn. Oznacza to, że nie są one puszczone samopas, ale stanowią konkretne narzędzie prowadzenia polityki przez państwo. Tylko nie zrozum tego jako prowadzenie politykierstwa. A dezinformacja i decepcja prowadzone są przede wszystkim na płaszczyźnie operacji informacyjnych. Wszystko to zaś po to, aby zmienić percepcję. Percepcja to inaczej postrzeganie, to jest obraz świata, czyli wszystkiego, co nas otacza i wszystkiego, co nas dotyczy w ludzkim umyśle. Zarządzanie percepcją jest środkiem, za pomocą którego można tworzyć i utrzymywać wizerunek, niezależnie od tego, czy jest to prawda, czy też nie. A manipulowanie percepcją odnosi się do takich operacji informacyjnych, które mają oddziaływać na percepcję innych, aby wpłynąć na ich emocje, rozumowanie i decyzje, a w końcowym rezultacie na działanie. Docelową i najbardziej wrażliwą na propagandę i dezinformację grupą jest samo społeczeństwo. Fałszywe informacje sprzyjają kształtowaniu postaw konfrontacyjnych, a także radykalnych oraz manipulacji nastrojami społecznymi. Czynniki te mają z kolei wpływ na stabilność państwa i potencjał mobilizacji społeczności, na przykład na protesty, strajki czy też bojkoty. Mówiąc krótko, mamy do czynienia z zarządzaniem percepcją na co dzień. I teraz myślę, że po wyjaśnieniu Ci kilku istotnych kwestii mogę powiedzieć, że celem strategicznym operacji informacyjnych jest takie wpływanie na kształtowanie procesu decyzyjnego u przeciwnika, aby uniemożliwić mu działania na szkodę państwa przeprowadzającego taką operację. Służą do tego różne narzędzia, na przykład propaganda, ale nas interesują w tym odcinku dwa: decepcja i dezinformacja. Różnice. Powtórzę. Celem strategicznym operacji informacyjnych jest takie wpływanie na kształtowanie procesu decyzyjnego u przeciwnika, by uniemożliwić mu działania na szkodę państwa przeprowadzającego operację. Przy czym
Dezinformacja skierowana jest na społeczeństwo, które z jednej strony jest destabilizowane, ogłupiane, a z drugiej ukierunkowywane na to, aby wymuszać na władzy, na przykład poprzez protesty, podejmowanie konkretnych decyzji politycznych, gospodarczych, militarnych itd. Natomiast decepcja skierowana jest na służby specjalne oraz, a w czasie wojny energetycznej, przede wszystkim na siły zbrojne. Jaka wobec tego jest pomiędzy nimi różnica? Otóż dezinformacja skierowana jest na masy, na grupy społeczne, czyli na odbiorcę zbiorowego. Natomiast decepcja ukierunkowana jest na konkretną osobę lub osoby, czyli na elity, na tych, którzy podejmują decyzje. Zaraz, ale że co, jak? To pierwsze pytanie cisnące się na myśl. Otóż informacyjne operacje decepcyjne są tworzone pod konkretne osoby decyzyjne. To, co przekazuje się służbom, oddziałom rozpoznawczym i tak dalej, jest tworzone w taki sposób, aby przekonać osobę decyzyjną. Te operacje decepcyjne są ukierunkowane na percepcję tej osoby lub też osób, decydentów, elit. Czy widzisz teraz różnicę pomiędzy dezinformacją a decepcją? Można by rzec, że dezinformacja jest bronią masową, choć prowadzoną przez dokładnie określone grupy docelowe, do których najpierw kieruje się komunikaty. A decepcja to precyzyjna broń indywidualna skierowana na indywidualne osoby, choć za pośrednictwem określonych struktur, służb specjalnych lub też wojska. Dezinformując, uderzamy w społeczeństwo przeciwnika, a on oczywiście w nasze, a różnego rodzaju fejki sprzyjają kształtowaniu postaw konfrontacyjnych i radykalnych, a także manipulacji nastrojami społecznymi. Natomiast za pomocą decepcji manipulujemy percepcją, czyli zwodzimy konkretnego decydenta naszego przeciwnika, a on robi z naszymi decydentami dokładnie to samo. Rozumiejąc tę różnicę, widzisz, że są to całkowicie odmienne narzędzia wpływu. Kontrwywiad. Być może cię zaskoczę, ale zarówno prowadzenie operacji decepcyjnych i dezinformacyjnych, jak również zwalczanie ich, jeśli pochodzą od przeciwnika, to robota kontrwywiadu. Być może w tym momencie lekko stukasz się w głowę, bo co ja wygaduję, nie? Ale już wyjaśniam. Taki współczesny, nie tyle idealny, co poważny kontrwywiad prowadzi działania w celach defensywnych, gdyż ich efektem jest rozpoznanie, penetracja oraz zwodzenie służb specjalnych przeciwnika. Ale owe działania kontrwywiadowcze pomimo defensywnego celu są aktywne, są ofensywne. I to jest taka podstawowa niejednoznaczność kontrwywiadowcza. A z niej wynika, iż możemy wskazać na istnienie zarówno kontrwywiadu defensywnego, jak i kontrwywiadu ofensywnego, aktywnego. Kontrwywiad defensywny obejmuje bezpieczeństwo fizyczne, czyli zabezpieczenia fizyczne i proceduralne, oraz bezpieczeństwo osób, a w zasadzie to państwa poprzez dopuszczanie odpowiednich i niedopuszczanie nieodpowiednich osób oraz ochronę osób już posiadających dostęp do systemu bezpieczeństwa państwa, jak również bezpieczeństwo operacyjne, czyli zapewnianie bezpieczeństwa planowanych, prowadzonych oraz zakończonych operacji. Jak więc widzisz, kontrwywiad defensywny ma na celu przeciwdziałanie, rozumiane jako odstraszanie, oraz wykrywanie działań obcych służb specjalnych. Natomiast kontrwywiad ofensywny, ten aktywny, obejmuje manipulacyjne metody pracy operacyjnej, w tym decepcję i dezinformację, oraz penetrację obcych służb specjalnych, głównie wrogich, poprzez stosowanie kompleksowych metod pracy operacyjnej, jak na przykład odwracanie agentów, czy też prowadzenie różnorodnych kombinacji i gier operacyjnych oraz operacji specjalnych. Użyłem sformułowań dotyczących metod pracy operacyjnej. Jeśli chcesz im się bliżej przyjrzeć, to odsyłam cię do konkretnego artykułu na blogu szpiegul.pl. Jak więc zapewnie dostrzegasz, to chodzi o przejmowanie inicjatywy. Oznacza to, że kontrwywiad aktywny
cały czas poszukuje możliwości atakowania służb specjalnych przeciwnika w celu prowadzenia skutecznej obrony systemu bezpieczeństwa własnego państwa. Opowiadam Ci o poważnym, współczesnym kontrwywiadzie, co oznacza, iż prowadzi on zarówno działania defensywne, jak i ofensywne w przytoczonym przed chwilą przeze mnie rozumieniu tych działań, zarówno w kraju własnym, jak i kraju obcym, głównie kraju przeciwnika. Cały więc ten dotychczasowy, stary, klasyczny podział na służby wewnętrzne, kontrwywiad i zewnętrzny wywiad w dobie dzisiejszej traci na znaczeniu, ale tylko jeśli weźmiemy pod uwagę teren działania. Bo jeśli chodzi o cel, to już nie. Z tego też powodu kontrwywiad ofensywny nie działa tak szeroko, jak robi to wywiad. Celem są bowiem jedynie obce służby specjalne i przeciwdziałanie prowadzonym przez nie operacjom. Przy okazji, teraz chyba znacznie lepiej rozumiesz już zagadnienie działań prowadzonych przez FSB poza granicami Rosji, o których mówiłem w materiale wideo zatytułowanym O wywiadzie w kontrwywiadzie. Bo FSB, czyli tradycyjnie postrzegana służba wewnętrzna państwa, prowadzi kontrwywiad aktywny, czyli ofensywny, także w zakresie operacji decepcyjnych, jak i dezinformacyjnych, które oficjalnie w Związku Radzieckim zwano środkami aktywnymi, a obecnie w Rosji środkami wsparcia. Strategiczne zarządzanie percepcją. Pod koniec lat 50. XX wieku nastąpiła poważna zmiana. Przeprowadzono gruntowną reorganizację służb specjalnych ZSRR. Dotychczas uznawały one, iż główne działania to ochrona bezpieczeństwa państwa, zdobywanie tajemnic chronionych przez przeciwnika oraz zwalczanie decydentów oraz agentów obcych wywiadów. Pod koniec lat 50. partia komunistyczna dała służbom radzieckim wytyczne, które nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Należało nadać tym działaniom ofensywny charakter poprzez podporządkowanie ich celom, jak to określono, kamuflażu informacyjnego. I między innymi postanowiono umożliwić obcym służbom werbowanie agentów. Tyle, że tylko tych odpowiednio dobranych i przygotowanych przez służby radzieckie. A owa agentura obcych służb miała stworzyć sprawne kanały dezinformacji i decepcji, aby wprowadzać w błąd i kierować zainteresowania wywiadowcze na zjawiska nieistotne, drugorzędne. Te kanały agenturalne, tak zwana agentura wpływu, musiały działać równolegle do klasycznie pracującej agentury, czyli do szpiegów, ale w żadnym punkcie nie mogły się przecinać, aby w żaden sposób nie można było ukazać jakichkolwiek powiązań któregokolwiek z agentów wpływu z zadaniującą służbą. W tym celu utworzono w pierwszym, czyli wywiadzie, i drugim, kontrwywiadzie, głównym zarządzie KGB, dwa specjalne piony. Służbę A w znaczeniu działania aktywne oraz służbę D w znaczeniu dezinformacja. Muszę w tym momencie coś Ci wyjaśnić. Otóż słowa decepcja w radzieckich służbach nie używano, gdyż to rozróżnienie pomiędzy dezinformacją a decepcją pochodzi tak naprawdę z praktyki anglosaskiej, a nie z radzieckiej. I teraz taka ciekawostka, że anglosasi samo słowo dezinformacja bardzo niechętnie uznają nawet. Z tego też powodu częściej niż słowo disinformation używa się słowa misinformation, czyli zamiast dezinformacja mówi się o informacji mylnej, czyli zwodniczej. A to jest już atrybut słowa deception, czyli oszustwo. Nie będę się jednak wgłębiał w to rozróżnienie, gdyż dygresja zacznie gonić dygresję i nie wiem, czy uda mi się utrzymać w temacie odcinka. Przypominam, że w służbach radzieckich mówiono o działaniach aktywnych, a we współczesnych służbach rosyjskich o środkach wsparcia, czyli o inspiracji, dywersji i sabotażu, dezinformacji, podstępie oraz propagandzie. Zaś ukierunkowanie na kamuflaż informacyjny i stosowanie środków aktywnych przeniosło prowadzenie wojen klasycznych, tych energetycznych, na poziom intelektualny znany dziś jako wojna informacyjna oraz operacje psychologiczne. Czyli pole bitwy przeniesiono w sferę ludzkiego umysłu.
To stosowane dziś szeroko podejście znane jest jako strategiczne zarządzanie percepcją. Specjalne operacje informacyjne. W 2000 roku w Kijowie wydano interesującą książkę, której autorem jest A. W. Litwinienko. Jej tytuł po przetłumaczeniu na język polski brzmi Specjalne operacje informacyjne i kampanie propagandowe. Od razu zaznaczam, że nie wiem, kim jest ten autor. A to zastrzeżenie bierze się z pewnej konstatacji, którą miałem przed nagraniem tego podcastu. Wszystko dlatego, że od 23 lipca 2021 roku szefem służby wywiadu zagranicznego Ukrainy jest Aleksander Waleriowicz Litwinienko, który w roku 2000 był zastępcą dyrektora Narodowego Instytutu Studiów Strategicznych, która to instytucja podlega bezpośrednio prezydentowi Ukrainy. I nie mam pojęcia, czy to on jest autorem przytaczanej monografii, ale tego nie wykluczam. Jeśli ty wiesz coś więcej o autorze tej książki, to bardzo proszę o info na ten temat. Wracając jednak do monografii, to zdaniem jej autora za podstawowe zasady specjalnych operacji informacyjnych oraz kampanii propagandowych należy uznać cztery postulaty. Pierwszy, należy wpływać na emocje, a nie na umysł. Drugi, konieczne jest ciągłe wywieranie presji psychicznej. Trzeba cały czas oddziaływać na odbiorcę. Trzeci, technologie sugestii są bardzo skuteczne, ponieważ dają możliwość bezpośredniego oddziaływania na ludzką podświadomość. I czwarty, konieczne jest skoncentrowanie na dobrze określonej grupie docelowej. I w odniesieniu do tych postulatów wprowadzi się trzy rodzaje specjalnych operacji informacyjnych. Są to operacje przeciwko decydentom, operacje mające na celu kompromitację, wyrządzenie krzywdy przeciwnikom oraz operacje mające na celu destabilizację polityczną, destabilizację gospodarczą. Schemat. Każda specjalna operacja informacyjna prowadzona jest według podobnego schematu i wygląda to tak. Etap wstępny. Tu następuje planowanie operacji, w szczególności zaś określenie wykonalności jej realizacji, celów, zadań, sił i środków, docelowych odbiorców oddziaływania, technik i metod oddziaływania i tym podobne. Okazja informacyjna. Na tym etapie konieczne jest wybranie i stworzenie tzw. okazji informacyjnej. Przez to sformułowanie rozumie się wydarzenie, które może być wykorzystane jako okazja do kampanii propagandowej lub też do operacji informacyjnej. Promocja okazji informacyjnej. Ten etap jest główną częścią każdej operacji informacyjnej. Jej istotą jest wykorzystanie okazji informacyjnej do realizacji celów operacji, czyli wzmocnienia, ukształtowania lub zniszczenia pewnych stereotypów i postaw psychicznych. I w końcu wyjście ze specjalnej operacji informacyjnej. Najważniejszym zadaniem tego etapu jest zapewnienie sprawnego zakończenia kampanii propagandowej lub operacji informacyjnej po osiągnięciu wyznaczonych celów lub poprzez działanie siły wyższej. Czyli wygląda to tak naprawdę bardzo prosto. Ustalamy parametry operacji, a następnie tworzymy okazję informacyjną, którą promujemy aż do osiągnięcia postawionych celów i wówczas pozostaje nam wyjść z tej operacji. Teraz króciutko opowiem o każdym z trzech typów operacji. Operacje mające wpływ na decydentów ukierunkowane są na trzy rodzaje obiektów. Na ludzi, którzy podejmują decyzje, na struktury podejmujące decyzje, administracje, centrale, komisje itd. oraz na rozproszone struktury podejmujące decyzje. Ten typ specjalnej operacji informacyjnej jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej znanych, gdyż tego rodzaju operacje są szeroko stosowane od czasów starożytnych.
Operacje mające na celu kompromitację lub wyrządzenie krzywdy przeciwnikom przeprowadzane są w celu osłabienia pozycji i, jeśli to możliwe, wyeliminowania przeciwników na pierwszym etapie operacji destabilizacyjnych. Sama zaś treść pojęcia materiału kompromitującego w znacznym stopniu zależy od uwarunkowań narodowych, historycznych itd. Za typowy przykład tych operacji można uznać włamania na strony internetowe i podmienianie ich treści, jak również działania mające na celu kreowanie negatywnego wizerunku poszczególnych państw. Z kolei operacje mające na celu destabilizację sytuacji politycznej, gospodarczej, to głównym celem ich realizacji jest destabilizacja sytuacji politycznej w regionie, w państwie i stworzenie warunków do osiągnięcia określonego celu, na przykład doprowadzenie do władzy zaprzyjaźnionych polityków lub też zmiana kursu politycznego. Prawie wszystkie z nich budowane są według jednego schematu. Dyskredytowanie władzy w celu jej dalszej delegitymizacji, stworzenie i późniejsze wsparcie opozycji, doprowadzenie do władzy naszego człowieka i zabezpieczenie pozytywnych wyników operacji. Powiedziałem, że prawie wszystkie operacje budowane są według podobnego schematu, gdyż istnieją również i inne, na przykład takie, których celem jest tak zwana kontrolowana niestabilność polityczna, gospodarcza. I tak się zastanawiam teraz, czy i co będziesz w stanie zobaczyć teraz, gdy już wiesz co i jak z tą dezinformacją i decepcją. A ponieważ mam lekką obawę, iż z ilością wiedzy w tym odcinku podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych jednak nieco przesadziłem, więc będę kończył. I na dziś byłoby to na tyle. Ja zaś opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS Okiem Służb Specjalnych. Cześć!